Pirata Emsja, moi drodzy. Zaczynamy, kontynuujemy w sensie karierę naszego ulubionego piłkarskiego mordercy. Zabiliśmy już piłkarzy w Lidze Polskiej, teraz czas na nowe morderstwa w Lidze NOS, czyli... oczywiście portugalskiej. Zapraszam was na pierwsze spotkanie Ligi Mistrzów, kuźwa, play-offy z Monaco. What the fuck, jakie emocje, kuźwa, po prostu. W sumie to nawet nie ma emocji. Dobra, to zacznijmy po prostu sobie grać to spotkanie. The Champions! Gramy z Wisłą Płock... nie, z AS Monaco. Tavares przy piłce. I tracimy piłkę, moi drodzy, w drugiej minucie tego spotkania. Ben Yedder, wow, prawie nam trzasnął brameczkę, musimy uważać. Ale mam w końcu szybkich piłkarzy, ja pierdzielę. Uwaga tutaj do Kinga, podanie, what the fuck! Jaki to był piękny strzał, bramkarz nawet nie doskoczy, oczywiście, że nie, bo za wysoki jestem. O, shit, motherfucker. Powiem wam, że tu będziemy zabijać, tu będziemy z kopa po prostu piłką odwalać głowy rywali. Ja to widzę, po prostu widzę. Wow, ale super gramy. Teraz tracimy bramkę. Dobrze, dobrze, fajnie, fajnie. Ja nie wiem, czy to jest drugi mecz, to jest dwumecz. W pierwszym wygraliśmy 2-1. Wow, to ja nie mogę tu roztrwonić wygranej. Okej. Tak swoją drogą jestem ciekaw, kto będzie tutaj tym moim ulubionym drugim piłkarzem, tak jak zawsze jest zresztą. Kto będzie moim kolegą do asystowania, do strzelania bramek. Szybki mecz, bardzo szybki mecz. Dzieje się ciągle coś. Zlatana na razie jest mało, ale oddał tam jakieś dwa strzały czy ileś. Tutaj już nie będzie tak łatwo, żeby się przebijać, bo ci rywale po prostu są tacy dobrzy. Uwaga, Zlatan obok bramki, ale jesteśmy groźni. Dobrze się ustawiamy, to mnie jakoś tak pociesza, jest dobrze. Tylko przegrywamy, bo się bawiliśmy i się wygłupialiśmy. To teraz trzeba płakać trochę i odrobić tę stratę. Mam nadzieję, że w miarę szybko pójdzie. W sensie podoba mi się to, że Benfica jest tak szybka i agresywna. Naprawdę super się nimi gra. Mimo, że tak jak mówiłem, przegrywamy, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Uwaga, strzał, gol! Super! To jest to, co mówiłem. Benfica to jest jakość i kuźwa, my zagramy w tej Lidze Mistrzów. 3-1 dla nas w dwumeczu. Naprawdę sponio. Jeszcze gramy na wyjeździe. No to jakby mamy awans, nie? Już, można powiedzieć. Zobaczcie, tu wbiega nasz morderca, ale powiem, mam ochotę na taką soczystą bramkę z mocnego, dalekiego podania, żeby przypierdzielił tą girą albo główką. Ja mam ochotę na taką po prostu, wiecie, taką wyrafinowaną, agresywną, angielską bramkę. Co tu będzie? Uwaga, uwaga, bo oni nie podarują. Dobrze. Moi drodzy, jak już się nagramy w Benfice, poczekamy do końca sezonu, no bo jak mamy Ligę Mistrzów, no to... fajnie byłoby z niej skorzystać. Później, jak będę miał zmieniać klub lub nie, zrobię ankietę na moim fanpage'u na Facebooku. Nagramy górą, uwaga. I będziecie mogli wybrać, czy zostać w Benfice, czy zrobić transfer. I od tej pory będziemy tak robić, żebyście mieli większy wpływ na to, co się dzieje w karierze. Będę się starał, jak będą jakieś takie możliwości różne. Będę robił ankietę właśnie na Facebooku, więc obserwujcie mnie na fanpage'u na Facebooku, kliknijcie lubię to,
Tam nie mam dużo obserwujących, o wiele mniej niż na YouTubie mam subskrypcji i to naprawdę, to są liczby tu prawie 13 tysięcy do 400 tam, więc po prostu nieadekwatne są te liczby do tego, co się dzieje na YouTubie, ale zazwyczaj tak jest. Także macie powód, żeby... Nie ma bramki, boczna siatka. Żeby lajkować mnie na Facebooku, bo będziemy tam po prostu coś robić. O, tak to nazwę. Na razie się skupiamy na sezonie. Gramy po kolei. Wow, nie odebrałem piłki. Gramy, robimy swoje. Oczywiście chodzi o zespół, nie tylko o naszego Zlatana. Już jesteśmy na tyle rozwinięci, że możemy po prostu grać jak najlepiej potrafimy, a zespół też jest ważny jako całość, więc będziemy się starać tutaj poznać Benfikę, bo nie grałem Benfiką zazwyczaj, nigdy, a jest to ciekawy zespół. Świetne tutaj podanie, wypuszczamy naszego Zlatana, dobra, mamy okazję na bramkę, uwaga, strzał z daleka. Kolejny strzał z daleka. Shit. Schodzimy. Niedobrze. Dogramy ten mecz, bo fajnie się gra. Vinicius wchodzi na boisko. Znaczy, moi drodzy, właśnie do mnie dotarło. Bo spojrzałem dopiero na tablicę z wynikami, że mamy 2-2. Co za tym idzie? Dobrze, że strzeliliśmy bramkę, bo wychodzi na to, że w tamtym meczu to oni wygrali. Nie, zaraz. Nie, w tamtym meczu też był remis. Co ja pierdzielę? Najgorzej, bo nie ma Zlatana, więc nie możemy tutaj się wykazać niczym. Będzie dogrywka prawdopodobnie, a nie chcę jej grać. Strzał, dupa. Będziemy mieli dogrywkę. Nie chciałem tego. Naprawdę tego nie chciałem. Przepraszam. Przestałem się skupiać. Ja myślałem, jak był podany wynik, że my gramy na wyjeździe. A gramy u siebie. W ogóle za dużo gadam. Za dużo gadam i się nie skupiam. Czemu ja myślałem, że gramy na wyjeździe? Czemu ja myślałem, że gramy Monaco? Czemu ja... What the fuck? No słuchajcie, ten mecz to nie przelewki, bo tak to bym już odpuścił, bym wyłączył ten mecz. Ale my tu gramy o Ligę Mistrzów. Dlatego gram cały mecz, bo no kuźwa, ale szybki jest ten czerwi. Uwaga! Uwaga! W sensie, co to było? Dlaczego lewa noga i dlaczego w ten sposób? Znaczy, powiem wam, nie jest dobrze. Jest dramat, bo możemy nie zagrać w Lidze Mistrzów. Ja byłem pewien, że prowadzimy 3-1. Nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. A my możemy jeszcze to przegrać. I nie zagramy nigdzie. Zostały 4 minuty. I będziemy grać karne, których nie umiem. Chociaż ostatnio mówisz, co gram, to się jakoś udało. Nie mam pomysłu, jak strzelić bramkę, bo oni są dobrze obstawieni. Nie, po prostu... Nasi stoją, ci się przemieszczają. Chyba będą karne. Najwyżej nie zagramy w Lidze Mistrzów. Trudno. Najwyżej odejdziemy w połowie sezonu i będziemy... To wy podejmiecie decyzję. Ale no nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Dałem wszystkich do przodu. Ale oni stoją. Musimy zagrać karne, bo no nie. No nie, nie, nie. Za równe drużyny. Grają po prostu tak samo i nie da się nic zrobić. Gramy karne. Trzęsą mi się ręce, nie chcę ich, nie chcę, bo to będzie moja odpowiedzialność, mam ochotę po prostu dać, żeby ten mecz się skończył. Nie wiem, czy tak będzie lepiej. Dam tak, kuźwa, nie chcę tego grać. Naprawdę nie chcę, żeby to było na mnie. Bo ja nie umiem tego strzelać. Więc po prostu się poddaję. Sorry, ale no nie. Dobra, przegraliśmy z Monaco 2-1. Liga Mistrzów odpada. Trudno, gramy dalej. Mecz ligowy z... Rio Ave FC. Ja kompletnie nie znam tej ligi. Uwaga, tu Zlatan. Nic. Znaczy, ten odcinek i tak już mnie nie bawi, bo odpadliśmy z Ligi Mistrzów. Tak sobie przemyślałem. Szkoda, bo poszliśmy do Benfiki po to, żeby grać w Lidze Mistrzów. Ja o tym gadałem tyle razy, byłem pewien, że już wszystko jest okej. Co tu się dzieje w ogóle? I dupa. I nie chcę już mi się zostawać w tej Benfice. Bo... Jesteśmy głodni... Czemu on stracił piłkę? Jesteśmy głodni gry w Europie, a odpadliśmy. I to jest smutne. Znaczy, prawdopodobnie będziemy grali w Lidze Europy, tak? No bo to były play-offy Ligi Mistrzów. Dla... no... Zobaczymy.
Super! Świetna bramka naszego Zlatana. Tutaj takim triczkiem polecieliśmy, ale jest dobrze. Przynajmniej prowadzimy. I strzeliliśmy my bramkę, bo w tamtym meczu nic nie poszło. Tu Gonçalves, czy jak to się czyta, nigdy nie wiem. Ładnie przeszedł. Uwaga, podanie do Zlatany. No kuźwa! Jeszcze tutaj. Co tu się dzieje? Po prostu oni, ta drużyna, mam wrażenie, że... Czy nie dość, że ten mecz jest nudny jak flaki z olejem, to jeszcze. Ta drużyna, jak się broni, to 10 piłkarzy stoi w ich polu karnym. Na tym polega obrona tego zespołu. Atak polega na tym, że właśnie tak jak widzieliście, nikt nie atakuje. To jest atak. A w obronie stoją wszyscy. Tam jest chyba formacja 10-1. 10, 9, nie wiem. Dobra, uwaga, uwaga, wow, prowadzimy wyżej. Super, Gonçalves zdobywa bramkę 2-0 na wyjeździe. Tym razem jestem kuźwa pewien, że jest to na wyjeździe mecz. Znaczy nie rozumiem jednego, trener mnie ściągnął. O co ci chodzi, typie? O co ci chodzi? Dlaczego ty mnie ściągasz? Dobra, koniec. Nie gramy tego meczu, bo to jest bez sensu. Symulacja. Wygraliśmy 4-0 z tamtą śmieszną drużyną. Zobaczcie, jak wygląda kalendarz przy okazji. Zobaczcie, będziemy grać w Lidze Europy. To jest pocieszenie, bo mamy okazję ją wygrać. Będziemy grać z Turcją, następnie z Belgią. W tym odcinku zagramy sobie jeszcze tylko z Turcją. Znaczy, moment, jeżeli my w ogóle gramy ten mecz. Czy nas trener Brzęczek w ogóle wystawi? Nie! On nas w ogóle... Czuje się kuźwa oszukany. Czy wy to widzieliście? Będziemy grać z drużyną, której nie znam, bo o nazwie... super, bo nas Brzęczek nie powołał. O co tu chodziło? Bo było pokazane, że gramy, a ja jestem w kadrze. Więc czemu nie grałem? Dobra, zapomnijmy o tym po prostu, bo się zdenerwuję zaraz. Nic nie idzie po mojej myśli dzisiaj. Żeby nie było, ostatni mecz gram tylko Kingiem, jak zawsze, żeby trochę jednak to była kariera zawodnika, a nie Benfiki. Tak więc, co się wydarzy w tym meczu? Mam nadzieję, że strzelimy z kilka bramek, bo po prostu jesteśmy wściekli. Zlatan nie po to tu przyszedł, żeby kuźwa grać w Lidze Europy. Pięknie teraz, uwaga, tu podanie do Zlatany. On jest tak wkurzony, czemu nie ma bramki? Przynajmniej rzut rożny. Uwaga, tu się jakoś ustawmy. Odejdź, gnojku. Odejdź, co robisz? Strzelamy, główka, nic. Piękne dośrodkowanie, nic z niego nie ma. Dobry pomysł. Zlatana, wkurzony, uwaga! Nie ma bramki. W końcu dostaliśmy jakieś punkty, panowanie nad piłką plus jeden. Jest wściekły. On chce zeżreć zespół tego Deportivo Aves. Bo jakby nie gra w Lidze Mistrzów, on chce zabić w tych piłkarzy. Uwaga! 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 Nie wiem co on robi w dzisiejszym meczu. Odcinku w ogóle. Kiksów co nie miara, po prostu. Ziomek, jeszcze raz nie trafisz w bramkę i sam poproszę o zmianę, bo to po prostu produkt z Polski, który przychodzi do Ligi Portugalskiej, to wiadomo, że to jest przecież król piłkarski, tak? Polska Liga, hello! Jesteś nowym Ibrą, ziomek. A ty tutaj widzę, jeszcze źle proszę o podania, bo ja chcę, żeby mnie wypuścili w magiczny sposób. Ale oni tego nie potrafią. Częstochowa, sorry, ale Raków to potrafił. Zaczynam żałować, że odeszliśmy. Hello. Raków lepszy od Benfiki? No, ja bym się tu zastanowił, bo to jest możliwe. Uwaga. No przecież to jest niemożliwe. Matko Bosko Częstochowsko. Czy ty już nad nim nie czuwasz? Czy ty jesteś zła, że opuścił Częstochowę, dom twój? Czy ty chcesz dla niego wszystkiego, co najgorsze teraz? Bo jeszcze brakuje, żeby koronawirusa złapał.
Uwaga, taka kopia, po prostu kopia akcji. Nic, nie trafił. What the fuck? Uwaga, co tu chłopcy wymyślą? Odegraj mi tutaj. Nie, znowu nie ma bramki. Matko boska. Częstochowska. Tu się musi coś wydarzyć, tu się musi coś zadziać. Jakąś główkę teraz strzelmy. Uwaga, o nie. Strzał, broni, tu Bernadeu. Nic z tego, znowu, po prostu nic się nie dzieje, nic. Jakby to wpadło, to byłby kuźwa gol po prostu miesiąca. Dlaczego? Matko Bosko Częstochowsko, daj nam strzelić bramkę. Super, tutaj drużynowa akcja. Czy tu się coś wydarzy? Uwaga, Jezu, zatrzymał mnie. Jezu, dlaczego w niego wpadłeś? Nie. No, w końcu. Nie, po prostu. Ile tu dzisiaj starań jest, żeby strzelić bramkę, żeby zostać w ogóle na boisku nieściągniętym, żeby gdzieś awansować czy cokolwiek. Ten odcinek, moi drodzy, jest słono-gorzki. Po prostu nie dzieje się tu nic dobrego. No dobra, no dwa mecze wygraliśmy w lidze. Po tutaj ciężkim boju, tam nas ściągnął już w 50 którejś minucie. Odpadliśmy z Ligi Mistrzów. Pokazaliśmy, że gramy barachło. Bo nie można tego nagrać dobrą grą, nazwać dobrą grą. To, że wygraliśmy ze słabymi drużynami, które się nie liczą, to nie znaczy, że jesteśmy dobrzy. To jest podsumowanie dzisiejszego spotkania. Moi drodzy, koniec. Na szczęście. Dobra, moi drodzy, widzę, że następny mecz gramy z Aberdeen na wyjeździe w Lidze Europy, więc jakakolwiek liga europejska nam została, no nie ma tego złego. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Dziękuję wam za oglądanie tego dziwnego odcinka. Forma z naszego Zlatana jest taka z dupy, to trzeba powiedzieć. Odpadliśmy z Ligi Mistrzów, to jest najgorsze. To jest taki odcinek po prostu, mówię, zły. To się stało źle, tak nie miało być. Zobaczymy, jak będzie dalej, wyczekujcie następnego odcinka. Co tu mówić? Zapomnijmy o tym, że było tak średniawo i po prostu, wiecie. Patrzmy w przyszłość. Także ziomeczki, trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie.